Przedstawiamy laureatów programu promocji firm Business Excellence 2011-2012. Kategoria mała firma. Lubelski Rynek Hurtowy SA to ponadregionalne centrum handlu hurtowego. Na terenie rynku Elizówka prowadzi działalność handlową i usługową ponad 160 firm i instytucji. Asortyment oferowanych na rynku towarów jest bardzo różnorodny. Doskonałe polskie owoce i warzywa, kwiaty cięte i doniczkowe, mięso, wędliny, ryby, artykuły ogrodnicze, chemiczne i wiele innych produktów. Ubiegły rok był dla lubelskiego rynku bardzo korzystny, dlatego że rynek oddał do użytku hale o powierzchni 3600 metrów. Udało nam się 2 lata przed terminem spłacić kredyt do Banku Światowego w kwocie 52 milionów złotych. W 2012 roku rozpoczynamy budowę rynków detalicznych w Zamościu, w Chełmie, w Białej Podlaskiej i w Lublinie. Agencja Pracy Tymczasowej Intemporis Polska jest częścią grupy Intemporis Europe działającej na terenie Francji, Belgii, Niemiec oraz Polski. W Polsce Intemporis Polska działa od 2005 roku, prowadząc działalność w zakresie pośrednictwa pracy, Agencji Pracy Tymczasowej, rekrutacji oraz outsourcingu. Agencja Pracy Tymczasowej Intemporis Polska zaczęła wdrażać procedurę uzyskania pozwolenia na legalną działalność na terenie Belgii i również na teren Niemiec. Nieustannie staramy się budować świadomość marki Intemporis Polska wśród klientów wszystkich właściwie możliwych branży. W ostatnim roku w dużym stopniu kładliśmy nacisk na klientów z branży rolniczej, niezwykle trudnej branży. Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Cewar Więch & Więch Spółka Jawna w Lublinie jest długoletnim doświadczonym dostawcą wysokiej klasy wyrobów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu. Od samego początku istnienia zajmuje się handlem i usługami. Specjalizujemy się w dostawie narzędzi, materiałów i urządzeń spawalniczych, jak również armatury i materiałów ogniotrwałych i uszczelnin technicznych. Możemy pochwalić się eksportem na Ukrainę, który utrzymaliśmy pomimo trudnej sytuacji na rynkach wschodnich. Nasze plany na obecny rok to staranie się pozyskania środków unijnych na rozwój małych i średnich firm. Planujemy uruchomienie produkcji detali metalowych związanych z obróbką skrawaniem. Będzie to zakup nowej hali i zakup nowych maszyn. Przedstawiamy laureatów programu promocji firm Business Excellence 2011-2012. Kategoria średnia firma. Fabryka kabli Elpar spółka z o.o. z Parczewa rozpoczęła produkcję w 1990 roku. Kable i przewody elektroenergetyczne firmy Elpar produkowane są w oparciu o nowoczesne technologie, zgodnie z europejskimi, krajowymi i fabrycznymi normami. Fabryka kabli Elpar od kilku lat znajduje się na szybkiej ścieżce rozwoju. W ubiegłym roku przychody wzrosły o ponad 45%. Planujemy wybudowanie hali o powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Będzie to kolejny projekt unijny. Mamy nadzieję, że środki z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka będą dla nas dostępne. Polinovex SA jest lubelską firmą oferującą specjalistyczne usługi w zakresie demontażu, pakowania, montażu oraz relokacji urządzeń i obiektów przemysłowych dla klientów zagranicznych z różnych krajów i kontynentów. Firma od ponad 20 lat wykonuje projekty w całej Europie. 2011 rok był dla nas dobrym rokiem, zwiększyliśmy obrót o 300% w stosunku do 2010, zwiększyliśmy znacznie zatrudnienie, weszliśmy poza dotychczasowe europejskie rynki, powiększyliśmy nasz
dotychczasowy zakres geograficzny o Brazylię i Indie. Wyniki pierwszego kwartału pokazują, że 2012 rok też będzie dobry. Mamy zamiar zwiększyć zakres naszych prac geograficznie o inne kraje świata. Klondalkin Pharma and Healthcare Poland to firma specjalizująca się w produkcji wysoko przetworzonych opakowań kartonowych i etykiet samoprzylepnych oraz ulotek. Szeroki zakres opakowań technicznych umożliwia dostarczanie produktów klientom z branży kosmetycznej, farmaceutycznej, producentom wyrobów cukierniczych czy napojów. Zainwestowaliśmy wiele milionów złotych w najnowsze technologie, urządzenia, maszyny, a także w nasze budynki. Jesteśmy jednym z nielicznych producentów w Polsce, który pod jednym dachem oferuje trzy technologie. Produkujemy zarówno opakowania kartonowe, etykiety samoprzylepne, jak i ulotki. W nieodległej przyszłości planujemy znaczące inwestycje zarówno w rozwój naszej technologii, w nowe maszyny i urządzenia, a także w rozbudowę naszej siedziby. Naszym priorytetem jest rozwój współpracy z branżą farmaceutyczną, która jest dla nas strategicznym partnerem. Business Excellence 2011-2012.